10 marca 2012 rok. Franuś przy obiedzie. Nie wiem, czy na tym filmie nie da się, nie dałoby się zarobić. Pierze, wszystko pierze. No przedtem za dużo. Przedtem. 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 Mówisz, to miałeś wyglądać. Mówisz na Mojżesza. Czyż nie wygląda wspaniale? Ten posąg z początku XX wieku stał przed kościołem baptystów w Bernie, a od kilku lat jest w składzie Dale'a. Nie przewróć go. Nigdy bym nie pomyślał. Przypuść mi. Zebraliśmy się tu dziś? Nigdy bym nie pomyślał, Suzy. Co? Słuchajcie, chłopcy, uważnie. Nareszcie ktoś z większą głową niż Dale. A tak serio, ile może być wart? Uczciwie? Szczerze? 55 tysięcy funtów i ani pensa mniej. Tak myślisz? Tak. Znajdź mi drugi taki blok zlatienia portlandzkiego. Znajdę ci taki. Za te pieniądze nie ma mowy. Na pewno znajdę. Nie. Gadasz mi głupoty. Znajdź na niego kupca i głaś z tego posągu, bo wyglądasz śmiesznie. Skoro jest wart 55 kawałków, nie depcz po nim. Nie dostaniesz za niego aż tyle. Mylisz się. Każdego pensa powyżej. 55? 45. Mogę zatrzymać. Tak. Lee wrócił na skład z rupieciami odzyskanymi z obory. Wydał 1000 funtów srebra, ale kto powie na ten zdobyć wielki brat? Ciekawe, co ty powiesz. Ile wydał? Nigdy nie wiadomo. Zgadnij, co to? Mańki na mleko. Zdarza się. Odsiesz? Oprawki do lamp, abażury, bar mleczny. Nie mam pojęcia, do czego można to użyć. Chciałem zobaczyć tylko twoją minę. Dobrze, że je kupiłeś. Właściwie ich nie kupiłem. Pracują do tej drewnianej deski. Nie, to deska drugi. Co o niej myślisz? Nie dotknę jej. Ładnie to. Wejdziesz na pakę? Niesamowite koryto. Ile na to wydałeś? Dałem 1000 funtów za wszystko, razem z korytem. I tym mniejszym. Jest trochę uszkodzony.
upadła, gdyby się nie ruszył, miałby ją na głowie. Wygląda jak mycka. Udany dzień.